Witajcie, dzisiaj skala bluesowa. Zamiast gadać, od razu będę wam pokazywać, jak ona wygląda, jak ją grać. Od razu zaznaczam, że nie patrzcie na tą strunę u mnie najgrubszą, ponieważ to jest gitara siedmiostrunowa, więc u was tej struny nie ma. Na najgrubszej strunie u was, czyli na szóstej, licząc od dołu, kładziemy palec na piątym progu. Tu jest dźwięk A. I pentatonika bluesowa, czy tam skala bluesowa, oparta na tej pentatonicy, w tonacji A, ponieważ tu właśnie mamy palec na dźwięku A. Jak sobie zobaczycie w mojej śmiesznej tabelce. Mam nadzieję, że to widać. Na najgrubszej strunie, na piątym progu jest dźwięk. Dobrze wam to pokazuję? Tak. Dźwięk A. Teraz uważajcie, słuchajcie uważnie i wyraźnie. Na najgrubszej u was strunie 5, 8. Pamiętajmy o palcach. Każdy palec ma swój próg, czyli naciskamy czwartym palcem, a nie na przykład trzecim albo drugim. Czyli 5, 8 na najgrubszej. 5, 6 i 7 na strunie A. Czyli na strunie piątej, licząc od najcieńszej. Później piąty, siódmy na strunie D. Piąty, siódmy, ósmy na strunie G. Piąty, ósmy na strunie B, czy tam H, zależy jak mówicie. I na najcieńszej 5-8. I ta skala brzmi tak. Seria ćwiczeń, których możecie próbować rozwijać na podstawie tej pentatoniki, żeby po prostu wdrożyć tą pentatonikę. To na razie zaznaczam od razu, że to co pokazuję teraz w tym filmiku, to jest tylko pierwsza pozycja. Wiadomo, gryf mamy dosyć szeroki i tutaj na razie skupiamy się tylko na tych czterech progach, na tej szerokości czterech progów od 5 do 8, prawda? Więc na razie ważne, żeby się na tym skupić, żeby równo wychodziło, a później będziemy robili inne pozycje. Od razu jakoś to w ciekawy sposób postaram się może rozpisać, żeby nie przedłużać filmiku. I teraz pierwsza wersja ćwiczenia, jakie powinniście robić, to jest granie dźwięków po kolei, tak jak grałem, z naprzemiennym kostkowaniem. Czyli wiadomo, tu jest rytm, musi być zachowany, musi być w równych odstępach czasu, nie jakieś takie dziwne odruchy, ponieważ to nawet nie sprawia za bardzo wrażenia, że to się fajnie gra, tylko po prostu jest jakiś taki chaos się robi. Starajcie się właśnie robić w różnych odstępach czasowych, może być gęściej zagrane, na przykład. Może być rzadziej po prostu. To jest jedna wersja. Pamiętamy właśnie, idziemy palcami po kolei i uderzamy na przemian. Można to oczywiście teraz trochę skomplikować. Na przykład każdy dźwięk uderzać dwa razy. Oczywiste, możemy zagrać 3 razy, 4 razy. Kwestia wtedy jest, rzadziej zmieniamy tu palce, ale jest więcej uderzeń. Drugi sposób, który jest bardziej tym, powiedzmy, właściwszym i do którego w ogóle dążymy grając po kolei tutaj,
dążymy do zapamiętania progów i układu tego układu palców. A drugi sposób to jest właśnie ten docelowy, czyli granie improwizacji, można powiedzieć, solówek, czyli coś właściwie po to się w ogóle uczymy grać skalę, żeby umieć zagrać improwizację. I tutaj cała rzecz rozbija się o tworzenie fraz, czyli można powiedzieć, to jest takie zdanie muzyczne. Zdanie, no, ciekawie powiedziane. To jest po prostu krótka melodia, którą tworzymy na podstawie dźwięków. Pamiętajcie, mamy do wyboru na razie te dźwięki od progu 5 do 8, to co pokazywałem. Teraz, na przykład zaczynając od dźwięku A, który jest na najgrubszej strunie na piątym progu, lub na strunie D, czyli czwartej od dołu, na siódmym progu, słyszycie, że to jest to samo, lub na strunie najcieńszej, też na piątym progu. Czyli mamy tutaj trzy dźwięki A do dyspozycji. Możemy zacząć od któregokolwiek z tych dźwięków. Na przykład coś takiego. To była na przykład jedna fraza, która już sprawia, że coś ciekawego zaczyna się dziać. Już jakaś melodia jest stworzona. Albo na przykład coś takiego. Wiadomo, można zrobić więcej teraz jakieś, nie wiem, bendingi. Jakieś takie coś. Albo... tylko ogranicza wyobraźnia i mechaniczna sprawność palców, prawda? Szybkość uderzania, szybkość synchronizacji tej ręki z tą ręką, prawda? To co zagrałem były przykładowe rzeczy. Zapewne ciężko może się tam zorientować, które progi gram, ale chodzi tutaj bardziej o to, żeby nawet nie kopiować tego co ja gram, tylko spróbować samemu. Po prostu bierzemy dźwięki. Nawet coś takiego, slajdik zrobimy z 5-5 na 7-7. Już coś zaczyna się dziać, już to jest jakaś myśl. Chwileczkę wam pokażę, jak to można było też na przesterze robić. Uwaga. Thank you.
nadzieję, że to jakoś pomogło i widzicie jednak, warto kombinować, warto się uczyć tych skal. Wiadomo, to co ja grałem to nie jest jakiś wyczyn specjalnie szpanerski, ale chodzi właśnie o otworzenie nawet takich prostych fraz, które wam się wydają, że w odczuciu kogoś, kto by was słyszał, są idiotyczne. Ja tak miałem tak samo na początku, jak sobie coś grałem, to myślałem, że jeśli ktoś to usłyszy, to pomyśli, że to jest jakiś idiotyzm, ale trzeba przezwyciężyć ten bardziej psychiczny i emocjonalny strach. Właśnie grając, kombinując, ćwicząc paluszki i później... No, widzicie, coś z tego będzie wychodziło. Pa, pa.